Dziś zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Wybrani zostali nowi wiceszefowie partii. Donald Tusk mówił o planach na przyszłość, atakując jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość. Rada Krajowa PO zebrała się po raz pierwszy od wrześniowej konwencji partii, a także październikowych wyborów wewnętrznych. Donald Tusk w swoim wystąpieniu atakował Prawo i Sprawiedliwość. Ten dramat i inne kłopoty Polski biorą się między innymi z tego, że tak jak to już wielu z was zauważyło, o czym już Polska mówi od dłuższego czasu, że ta władza abdykowała. Że tak naprawdę tej władzy nie ma tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Stąd ile jest? 200 metrów? Nowogrodzka? Jak się wyjdzie na zewnątrz, to właściwie taki odór upadającej i zepsutej władzy czuć. Lider PO wyznaczył zadanie dla szefów regionów Platformy, które powinno zostać wykonane do końca lutego. Według Tuska powodzenie w wyborach i przygotowanie programu rządzenia po zwycięstwie wymaga pełnej współpracy ze środowiskami niepartyjnymi. Zaznaczył, że bez wsparcia KOD-u i opozycji PO, cytuję, nie zabezpieczy wyborów przed fałszerstwem. Tusk zaproponował kandydatury na wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej. Zaproponowałem na wiceprzewodniczących panią premier, marszałek Ewę Kopacz, panią Małgorzatę Kidawę-Błońską, panią poseł Marzenę Okły-Drewnowicz i panią poseł Dorotę Niedzielę. I dwóch polityków, na których też bardzo liczę i z którymi też oczywiście blisko współpracuję od dłuższego czasu, a więc Bartosz Arłukowicz i Cezary Tomczyk. Po serii wystąpień programowych nastąpiła część zamknięta Rady Krajowej, podczas której działacze przystąpili do głosowania nad uzupełnieniem składu kierownictwa partii. Najwięcej głosów otrzymała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska – 220, Dorota Niedziela – 215, Izabela Leszczyna – 214. Następnie Bartosz Arłukowicz, Cezary Tomczyk, Marzena Okła-Drewnowicz i najmniej Ewa Kopacz. I to właśnie Kopacz i Arłukowicz wracają na funkcję wiceprzewodniczących po prawie półrocznej przerwie. Oprócz siedmiorganowych wiceszefów w prezydium partii są także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka oraz Tomasz Siemoniak.